Witajcie na kanale.pl. Dzisiaj Wam opowiem o bardzo ciekawym oleju, czyli o oleju z alg. Mam nadzieję, że film będzie Wam się podobał. Olej z alg Focus jest maceratem, który został przygotowany z morszczynu i z oleju słonecznikowego. Muszę przyznać, że to jest produkt, który ja zawsze polecam, kiedy ktoś mnie prosi o taki kosmetyk albo taki składnik, który nadaje się do produktów ujędrniających i to jest właśnie mój taki pierwszy typ. On zawiera fosfolipidy i karotenoidy oraz witaminę E. Działa przeciwstarzeniowo, jest silnym przeciwutleniaczem i on neutralizuje działanie takie negatywne tych wolnych rodników. Pokrywa skórę delikatną, ochronną warstwą, zabezpiecza również przed słońcem, przed wiatrem, także do kosmetyków do twarzy się nadaje. Ten olej doskonale się sprawdzi, jeżeli chcecie sobie wykonać na przykład masaż antycelulitowy. On się dosyć długo wchłania i pozwala na takie rzeczywiście dłuższe wykonanie tego masażu. Poza tym jego składniki sprawiają, że masaż jest po prostu bardziej skuteczny. On wspaniale ujędrnia i modeluje ciało, ale też nadaje się do stosowania na twarz właśnie ze względu na te ujędrniające właściwości. Możecie na przykład zrobić sobie z niego maseczkę. Ja tutaj polecam zawsze takie jakby podwójne działanie, podwójną skuteczność. Wystarczy na przykład wziąć łyżeczkę spiruliny i łyżeczkę wody, połączyć to w taką przyjemną masę i dodać łyżeczkę tego właśnie oleju. Zostawić to sobie na twarzy na około 15 minut i macie naprawdę bardzo, bardzo widoczny rezultat. Jest skóra tak bardzo przyjemnie napięta i gładka. Jeśli chcecie sobie przygotować w domu ujędrniający przeciwzmarszczkowy krem albo dodać sobie tego oleju do Waszego kremu, to polecam utrzymać stężenie od 1 do 5%. Najlepiej zacząć od 1 i powoli zwiększać, jeżeli nie macie pewności, jak Wasza skóra zareaguje. Na ciało można stosować go, tak jak wspominałam wcześniej, do masażu bezpośrednio, czyli tak bez żadnego rozcieńczania, albo możecie go dodać do swojego balsamu czy kremu do ciała, żeby mieć takie ujędrniające właściwości. Jeśli chodzi o zapach i kolor tego produktu, jak widzicie, on wygląda po prostu jak olej słonecznikowy. Ma taki jaśniutki kolor, on nie jest w żaden sposób silnie zabarwiony i kosmetyków też nie barwi. Jeśli natomiast chodzi o zapach, to tutaj te osoby, które mają problem z właśnie zapachem alg, na przykład nie mogą znieść tam jakiegoś intensywnego zapachu, on pachnie jak olej słonecznikowy. Kompletnie ten zapach taki algowy się tutaj nie przebija, on się nie pojawia ani w maseczce, ani w kremie. Obojętnie do czego dodacie ten olej, to po prostu ten zapach się nie pojawia, bo go po prostu tutaj nie ma, mówiąc najprościej. Czyli jeżeli to jest dla Was przeszkodą, na przykład stosowanie alg, dlatego że nie możecie znieść zapachu, to ten olej jest świetnym takim, powiedzmy, substytutem, dlatego że działanie ma bardzo ujędrniające i wygładzające, ale tego zapachu ze sobą nie przynosi. I to już wszystko na dzisiaj. Liczę, że film Wam się podobał i że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego i oczywiście, że zobaczymy się przy okazji następnego nagrania. Pozdrawiam!